Drodzy internauci, serdecznie witam. Kolejnego dnia. Czas prawie już wakacyjny. W zasadzie to kończymy dziś rok szkolny. Zaczynamy sezon wakacyjny. I otwieramy karty Pisma Świętego, czy też aplikacji. Wtedy już nie karty. No i widzimy, że na dzisiejszy dzień takie mamy słowa. Dwa hasła. Pierwsze pochodzi z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 20 rozdziału, a drugie z Ewangelii według świętego Jana, z 15 rozdziału. Przeczytam je naraz. Pierwsze. Nie zabijaj. Drugie. Jezus powiedział do swoich uczniów: takie jest przykazania moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Gdy usłyszeliśmy pierwsze zdanie, myślę, że możemy pomyśleć: oj, ostro. Jasne słowa, prosty zakaz, jednoznaczny. Nie zabijaj. Taki świat, który musi właśnie posiadać taki zakaz, bo okazuje się, że nawet w tym świecie stworzonym przez Boga, ale naznaczonym piętnem grzechu, taki zakaz jest potrzebny. Nie trzeba daleko szukać. Karty Pisma Świętego przypominają nam, jak trzeba takiego zakazu. A i dziś wystarczy otworzyć internet, posłuchać wiadomości w radiu czy w telewizji. Nie zabijaj. To ciągle ważne przypomnienie. Można odnieść wrażenie, że ten świat, w którym trzeba przypominać, jest zupełnie nie Bożym światem. Że to tak daleko, bo przecież nikt z nas nikogo nie zabił. Albo w wersji już bardziej personalnej: nikogo nie zabiłem. Jako odpowiedź na samoświadomość grzechu. Ale po drugiej stronie mamy Nowy Testament. Mamy słowa Pana Jezusa, który daje jednoznacznie proste przykazanie. Przykazanie miłości bliźniego. I tak prawdę mówiąc, to nasze życie wpisane jest trochę w przestrzeń pomiędzy tym pierwszym zdaniem, a zdaniem Jezusa Chrystusa. Słowa Chrystusa pokazują, jak często daleko jesteśmy od tego wzorcowego świata Bożego. Świata, w którym właśnie miłość jest wyznacznikiem. Bo to przecież Chrystus podpowiada: po tym, jak się miłujemy, jak realizujemy przykazanie miłości, inni mogą poznać, że jesteśmy Jego uczniami. Jakże daleko to od owego zakazu: nie zabijaj. Przykazanie miłości. Co z nim robimy? Czy potrafimy je wprowadzać w życie? To jest odpowiedź każdego z nas, którą powinniśmy sobie udzielić. Życie współczesne pokazuje, i to zarówno świata wielkiego, świata polityki, ale też i naszego małego świata, ale także i w Kościele, jak często daleko jesteśmy od tego, by przykazanie miłości i miłość, która ma nas łączyć, pokazywała, że naprawdę się wśród nas dzieje. Prośmy Boga, abyśmy mogli żyć w świecie pełnym miłości, która w nas mieszka. Inaczej świat za bardzo nie będzie się mógł domyślić, że należymy do Chrystusa. Dobrego dnia zawsze i wszędzie. Amen.